Ale to nie jest ten haul. Moi drodzy, to tutaj co widzicie, to jest 50-kilowy haul, ale z Lego. No cóż, nie jest to haul, który mamy tu przewidziany dla WTF Kloca. Na moim bazowym kanale dziś możecie zobaczyć właśnie haul, gdzie ponad 50 kilo Lego no się tam pojawia, moi drodzy. Jeżeli nie oglądacie mojego bazowego kanału, serdecznie zapraszam. Jest tam również coś ciekawe. Natomiast dziś, moi drodzy, spotykamy się tu z haulem takim właśnie WTF-owym. Dostałem jedną paczuszkę od widza, jeden list od widza, który co prawda chyba nie jest do WTF-a, ale stwierdziłem, że go otworzymy. Tutaj zaraz się dowiecie dlaczego, bo ja wiem, co jest w środku. Mam jedną reklamoweczkę, którą również kupiłem ostatnio na OLX-ie i nie, to nie jest Pepco, więc jeżeli spodziewacie się Pepco, to nie spodziewajcie się Pepco. Jeden zestawik, który sobie ostatnio kupujemy z Kobi, tak jest, moi drodzy, z Kobi. A cóż, nie będę przedłużał, moi drodzy, zacznijmy sobie od tego, co sobie kupiłem z Kobi. Otóż ostatnio Kobi mi się bardzo podobało na jednej recenzji i kurczę, no może nie wstyd przyznać, ale kiedyś byłem mega anty totalnie Kobi, wszystkie inne klocki niż Lego. Ten kanał, na którym właśnie jesteście, trochę otworzył mi oczka i kupiłem sobie właśnie dziś Kobi, to nawet... A, macie. Taki oto hammer. I to nawet miałem powiedzieć, nie za jakieś promocje, nie za jakąś mega niską cenę. 17 zł, moi drodzy, dałem z tego hammera. Ciut uważam dużo, bo z Lego powinna być wartość takiego samochodziku. Natomiast mówię, tak mi się spodobało to Kobi, że nie mogłem się oprzeć, moi drodzy. I kupiłem sobie. I nie ukrywam, że może będę się czaił na całą tą kolekcję tych mini pojazdów, mini czołgów, mini militariów. Hammery uwielbiam jako auta, więc nie mogę się powstrzymać. Kupiłem sobie, moi drodzy, takiego oto hammera wkrótce, więc możecie spodziewać się recenzji. Jeżeli jeszcze dziś nie widzieliście, no to zapraszam do zasubowania, zadzwonkowania, bo bez dzwonka to... Moi drodzy, natomiast dostałem również list od jednego fana. On wysłał mi również list na trzecie urodziny mojego kanału. Ja wiem, to już się wspominam o tych trzecich urodzinach kanału. Natomiast głównie to się dzieje dlatego, że wiecie, dużo stamtąd pojawia się też tu zestawów i tak dalej. Moi drodzy, i cóż my tu mamy? Skrzetnie zaklejone Janusz Trading Card Game seria pierwsza. No właśnie, to jest to. To szkoda, że mi kolego nie rzuciłeś listu tutaj, że mógł się przedstawić, kim jesteś, bo zazwyczaj wszyscy rzucają mi list, jak już coś wysyłałem, dzięki temu mogę otworzyć, przeczytać i wiedzą, od kogo jest ta paczka. A teraz ja się nie przygotowałem, myślałem, że będzie list i nie wiem, od kogo jest ta paczka. Na pewno się odezwie w komentarzu i na pewno gdzieś tutaj, kurczę, się ujawnisz i ja cię oczywiście podserduszkuję i tak dalej, i tak dalej. Natomiast spójrzcie, jak tutaj się pięknie nasz, mój fan właściwie, przygotował. Pięknie zrobione, spójrzcie. Cztery zestawy w karty w saszetce do zebrania. Wszystko pisał ładnie ręcznie i to się pojawia wszędzie. No kurczę, może żeby z tego biznes jakiś robić konkretny. Cóż, ja sobie otworzę tutaj o jedną saszeteczkę i zobaczymy, znaczy jedną więcej otworzę. Spójrzcie, wszystko kolega ręcznie rysował. No ileż to trzeba roboty włożyć, moi drodzy. Natomiast jeżeli to jest Trading Card Game, zastanawiam się, czy to nie powinno polecieć na moim kanale gamingowym. Rebeliant Janusz, pojawia się u wszystkich moc z boku. Rebeliant Janusz, Janusz Hippis, Janusz Reklamowy, Janusz z... co? Fame MMA 4. Druga saszetka to kolejne Janusze. Karty limity dyskują. Karta akcji, spójrzcie. I znów dalej Janusze. To są zapewne te same Janusz umierający, Janusz żołnierz, Janusz cenzoret. Dalej te same Janusze, aczkolwiek Janusze. No tak, no tak. Szymon i Klocki. Przedstawił się tak kolega. A ja ślepy, żem oczywiście nie widział tego. Moi drodzy, trzecia saszetka znowu o Januszach. Co zawiera? Znów podobną minę Janusza, ale karty przecież są specjalne, moi drodzy. Janusz, oficer marynarki imperialnej. No tak, jest imperialny gadżet. Moc plus 100 Janusz z lat 80. O, to powinien być mój ulubiony Janusz. Janusz, super Janusz, super boce, super klasyczny Janusz. Zostały mi dwie saszetki, ale pozwolisz Szymonie i Klocki swoją drogą, teraz jestem Szymon, więc witam cię tym bardziej, że zachowam je sobie no na prywatne otwarcie. Karty bardzo fajne, niesamowicie duża ilość pracy, jaką Szymon i Klocki musiał włożyć w te karty. Natomiast no chyba powinny się one pojawić na moim kanale gamingowym, gdzie zazwyczaj właśnie robimy karty, tak, a nie tutaj. Dziękuję ci bardzo za tą paczuszkę, ona idzie sobie na bok. Natomiast mamy również drugą paczuszkę, zostawiam sobie na koniec, bo jest całkiem duża. Jeżeli wierzyć autorowi, warta 100 zł. Ja mimo wszystko poddam to pod wątpienie, ale to się, moi drodzy,
zaraz okaże. Cóż, mamy tutaj jeszcze taką siateczkę. Moi drodzy, historia tej siateczki jest taka, że ktoś w moim mieście na Oeliksie wystawił ją za bardzo małe pieniądze. Nie mogłem się oprzeć, wiecie, mówię, a nóż widelec, znajdę tu jakiś żarytas. Tym bardziej, że spójrzcie, moi drodzy, Kobi Klub. Jest przeogromna szansa, że mamy tu Kobi z lat 90. Takie pierwsze Kobi, które jakże mocno naśladowało Lego. Nawet jeśli nie, to mamy tu kupę zabawnego kloca typu brońki. No spójrzcie, moi drodzy, jakie mamy brońki i jakie szanse mają ci z Klockozaur City, jeżeli WTF City zaatakuje ich takimi brońkami, apteczkami i wszystkim. No nie wiem, raczej małe. Oczywiście to wszystko będzie na recenzji szło, tak? O, tu mamy oryginalne Kobi, które jeszcze udawały Lego z lat 90. No spójrzcie, wy, całkiem ciekawy woreczek nam się tutaj trafił właśnie. Takich klocuszków ciekawych. O, jakaś podróbka też Bionicli. Także, moi drodzy, tutaj nie mogłem się oprzeć, gdy za grosze w moje ręce mógł wpaść czy to nie jest Lego? Nie, nie jest Lego, ale podobne. Mógł wpaść właśnie taki worek takich klocuchów. No nie mogłem się oprzeć, tym bardziej, że naprawdę były to grosze, moi drodzy. Ta siatka, nie wiem ile za nią dałem, 5 zł? Może nawet nie. Więc biorąc pod uwagę, że sama ona waży no tak na oko z kilo, no to groszowa sprawa, nawet jeśli miałby być to śmieci. Oczywiście ja to dziś sobie mówię, rozbiorę powoli, jeszcze wam to pokażę, rozbiorę powoli, zobaczymy co nadaje się do recenzji, czy na przykład takie hipki sobie przerecenzujemy, czy identyfikujemy z jakiej są firmy. Powiem na was na Facebooku, będę pytał na moim profilu facebookowym, czy kojarzycie skąd są te figurki, tak byśmy je właśnie mogli zaprezentować tutaj. Natomiast z tego co patrzę, mamy tu przeduży ogrom klocków Kobi. Jest więc tu duża szansa na Kobiki i ninja. Kobiki jakiegoś, nie, to jest niby policjant, ale jak ninja. Moi drodzy, więc pewnie was na Facebooku będę pytał. Jeżeli nie lubicie mieć na Facebooku, zapraszam. Wpiszcie sobie na Facebooku w wyszukiwarce WTF Kloc. Powinno wam mnie namierzyć. O, ninja też się trafił, trochę taki. Jeżeli nie widzieliście Ila, to was zapraszam. Moi drodzy, tak została nam też najważniejsza paczka, no właśnie. Ja ją gdzieś prawie przez przypadek otwarłem właśnie na moim bazowym kanale, na otwarciu właśnie tamtych 50 kilo, ale kapłem się, że mamy tu napis dla WTF Kloca i przestałem ją tam otwierać. Natomiast 100 zł, że niby tu jest, moi drodzy, spójrzmy. No, paczka jest tylko w połowie pełna, więc pozwolę sobie ten toporny karton stąd wyrzucić. Natomiast, nie wyrzucaj, nie wyrzucaj, jest jedzenie, moi drodzy, i już bach, obiado, kolacja z głowy, oszczędzony hajs na klocki, ding. Moi drodzy, oprócz hajsu mamy, spójrzcie, dwie koperty, aż i patrz, jakie piękne zabezpieczenie, co najmniej jakby tu kolega przesyłał jakieś rarytasowe Lego, a nie jakieś podróbki. Moi drodzy, trafił się jeden klocek, tu widzimy podróbkowy z tyłu, pewnie zaraz poznamy jego historię, a to pewnie powinien być widza, który się odkleił, albo więcej gadżetów, ale się odkleiły, czekajcie. Nie, nie ma nic więcej. Przeczytajmy więc historię listu. List. Witaj WTF Kloc, Klockozaur i Klocko Grał. Super, że znasz wszystkie moje trzy postacie. Mam nadzieję, że wszystkie trzy lubisz. Lubię oglądać, o już jest, twoje filmiki i przesyłam ci paczkę. Ci paczkę bez literówki, więc spoko. Jest to moja pierwsza paczka do youtubera, więc mam nadzieję, że ci się spodoba. W paczce znajdziesz klocki, ciekawe klocki, a klocki i ciekawe klocki, to jest ciekawe, figurki i trzy bonusy. Z bonusów są to, bonusy są po drugiej stronie listu. No właśnie, trzy bonusy, ale są tylko dwa. A trzeci jest w paczce. Aha, dobra, w sensie w paczce pozdrawiam zielony ninja. Zielony ninja wysłał mi taką paczkę. Jeden bonus to różowiutki zwykły klocuszek, bo przyjrzyjmy się, on jest zupełnie zwyklutki. Oczywiście link do kolegi znajdziecie na dole gdzieś w opisie. Do zielonego ninja oczywiście znajdziecie. Bardzo się cieszę, że to na mnie padło, że ja jestem tym szczęśliwcem, że jestem pierwszym youtuberem, no i na pewno pierwszym klockotuberem, którym wysłasz paczkę, drogi zielony ninja. No i cóż, nie przedłużajmy, otwórzmy sobie, zobaczmy co tam dostałem. Moi drodzy, to zawsze wiecie, wielka ekscytacja, gdy się dostaje paczkę od fanów, tam może być wszystko. Znów muszę się powołać na moje trzecie urodziny, gdzie no, kojarzycie pewnie ten film. Ileż tam było dobrych rzeczy. Ciekawe klocki, a tu po prostu klocki, więc może zobaczmy po prostu klocki na starcie.
co tam się trafiło. Zapewne będzie tu dużo kloca, bo już słyszę luźno latający kloc, który wejdzie do mojego miasta, przyda się w moim mieście, no i po prostu gdzieś tam coś z niego zbudujemy. No moi drodzy, tak jest. Jest tu trochę kloca. O dziwo, kloc nie wygląda źle. Pachnie mi to w ogóle mocno. Nie dosłownie pachnie tymi Tigerami. Kojarzycie klocki Tiger? One były bardzo dobre. Spójrzmy, Ford i to jest podróbka. Tak jest, to jest podróbka. Ależ mi ciekawe, co są za klocki. Jakbyś był w stanie mi jeszcze napisać, bo wszystko jest bez napisów na studach. Skąd pochodzą te klocki? Szczególnie ten Ford mnie ciekawi mocno. Wszystko to nie jest Lego. Absolutnie na żadnym klocku nie mamy napis Lego. Fajnie, bo spójrzcie, z tych klocuszków na lajcie możemy zbudować coś właśnie na kształt tego, co mieliśmy z klocków Tiger, tak? Jakąś mikroświątynię, taką, no super, w mieście na pewno się to przyda. Tym bardziej, że drugi sezon WTF City już lada chwila, moi drodzy, już w wakacje, tylko gdy skończymy trzeci sezon, klockozaur. Ciekawy klocek, który właśnie miałem w tym miksie 50 kilo, którym dziś otwierałem, który nie wiem do czego służy. No jest faktycznie kilka ciekawych klocków, no taki misiu, no na pewno to jest ciekawostka. Również coś takiego, what the kloc? To już wiemy, że to może być Kazi albo nawet Blocki. No faktycznie jest tu trochę, to spójrzmy, dla malutkich klockowych dzieciuszków. No jest tutaj troszkę nocnik, to się dopiero przyda w mieście. No i noszę, no to myślę, że też się przyda w mieście. Moi drodzy, tutaj otwieramy ostatnią paczuchę, która powinien być niespodzianką. Czyżby to był kolejny zapas kloca, figurki plus coś, jak nie miałem problemu się doczytać twoich listów, więc innego, tak tutaj wyjątkowo jakiś mały problem zaistniał. Figurki, dobra, figurki, super, że są figurki, bo przecież figurki to jest to, co często chcemy widzieć na tym kanale, co ja będę recenzował, co tu się będzie pojawiało i będzie przeze mnie omawiane. Ale tu w tym momencie dlatego nie będę za dużo się rozgadywał o tych figurkach, ponieważ one pojawią się przecież na recenzjach. No mamy ciekawy pojazd, wygląda jakaś podróbka Ninjago, tych piratowatych. No tutaj może coś z tego domontujemy, zobaczymy, co z tego da się zrobić. No jest jakiś jeden stary Playmobil, o jest i Blocek, no i jakieś tutaj jeszcze hiperki się pojawiły. A czy to nie są oryginalne, to są oryginalne nogi od pirata, prawda, czy od podróby? Chyba oryginalne, nie wiem. Dobrze, ja ci dziękuję bardzo za kolejną paczkę, znaczy kolejną, dziękuję ci bardzo, Szymonie, za tą piękną paczkę. Świetne fiksy się tu też trafiły. Klocek na pewno, to są te z Lidla, które dostały 0 na 10, uhuhu. Muszą pójść do recenzji, to na pewno. Dziękuję ci, klocek mi się niesamowicie przyda, z tego coś na pewno zrobię do miasta. Wszystko gdzieś tam mi się zawsze przyda. Pamiętajcie, jeżeli chcecie wysłać mi paczkę, nie ma problemu, zapytajcie mi o adres, ja wam podam adres. Może nie przysłać paczki, a może być na kanale otworzę, jest super. Szymon i Klocki, dziękuję ci za fajne karty. Tutaj Zielony Ninja, dziękuję ci za fajną paczkę. Ja bym tą reklamką również lada chwila się zajmę. No i jeszcze jest ten zestawik, pamiętajcie, z Kobi, który również lada chwila się pojawi. Dziękuję bardzo w takim razie za kolejny film, że byliście tutaj ze mną, że obejrzeliście go ze mną. No i widzimy się wkrótce oczywiście na kolejnych filmikach, na tym czy innych moich kanałach.